Jadę pod FIB. Może po długiej polecieli, więc raczej jest to na burę szata. W dniu dzisiejszym konfiskujemy panu auto, 4, 2, 3, które wygląda łudząco podobnie do Supry, ale ją nigdy nie było i nie będzie. Kraneczku, nic nie powiesz? Szef mówi, nie wolno się woi przy... No właśnie. Aha, za combat loga. Nieprawda, tu jest ten patrz. Frank, znaczy Hank. Bo ja już zdążyłem napisać. O co? No, że żeś nogę złamał. Auto cię wyciągałem. No dobra. Ty żartownisiu. No ty. Dobra. Skąd masz kluczyki? Aj. Ale patencik rajdowy. No seł zasłużone. Patent rajdowy, właśnie to. O kur... To jest to. To jest to właśnie. Przemi, przemi, jest. Nieruchoma. Nieruchom. Jasny. Matko kochana! Coś babę pierwsza. Widziała pani, jak tylny napęd może zabić człowieka? Widziała pani? Widziała pani? Dlaczego pani hamował? Ja prawie umarłam. Jak nie hamowałem? Pani zobaczy, jaka jest droga hamowania. Pani zobaczy. Prawie zginęło. Ale naprawdę, my hamowali. Franek, pomóż dla pani. Franek, trąbka. Pani wybaczy tutaj, proszę bardzo, specjalnie dla pani. Franek. Żeby pani się uśmiechała. Dziękuję pani, dobrze było. Ale dostała boki w człowieku. Ale no już działałem dzisiaj. Nie trzeba. I Franek wchodzi do takiej jednej kuchni, otwiera drzwi i przy okrągłym stole siedzi dwóch chłopów. No. Przed nimi są szklanki, już puste szklanki, takie no pintówki, półlitrówki, no nie? No i widzę, no tak po zapachu nawet czuję, że było pite i to dosyć grubo, no nie? Patrzę, że jeden chłop się tak trochę przebudził, że tak powiem, głowę odchylił, bo tak miał odchyloną do tyłu, nie, odchylił no, z powrotem, nie uratujemy. Oczy mu się tak przewróciły, po czym mu się odbiło i mu się, brzydko mówiąc, nażygało do tej pustej szklanki, no nie? Ale hałasu zrobił takiego wielkiego, nażygają do tej szklanki, że ten drugi obok niego się też tak przebudził, spojrzał dookoła siebie, zobaczył, że w szklance coś jest, pycił szklankę i wypił. I prawie stwierdził, że jednak z nimi nie usiądzie i poszedł. No i co? No. A ten chłop co? No nawet się nie skrzywił, ci powiem. Nic? U której partnerki? W sensie kogo masz na myśli? No, no, o tym mówię. O tym mówię. Znaczy, o numer 1, 2, 3, 4. Nie no, mówisz o mi, tak? No, K9. Nie o K9, tylko mi i Clark. Wolałam, wiesz, Mi jest dużo, jest Mia Garson, Mia Davis, więc wolałam się pseudonimem artystycznym posługiwać. To co tam, ukochanej? A jaki ty masz pseudonim artystyczny w takim razie? Medyczna dupa 4, tak? A, myślałem, że głębokie gardło 7. Wiesz co, ja twój myślę, że jest tak mały, żeby nawet nie sprawdził sadgi. Myślę, że jakbyś spróbowała, to miałabyś poobijane migdały. Ja myślę, że jakbyś miał dużego, to byś się nie chwalił. Syndrom małego fiuta, Grzesiu. Nie, ja się nie chwalę.
Po prostu to ty zarzuciłaś, że jest mały, więc ja sobie skontrowałem, że jest większy niż ty twierdzisz. No nie, no ty zaczynasz o głębokich gardłach, a to ty podobno jesteś, więc to ty powinieneś mieć głębokie gardło i dupę. Grałaś kiedyś na trójkącie? Takim muzycznym? Twoje migdale byłyby trójkątem. Nie, ale myślę, że ty z mężczyznami grałeś na trójkącie. Na trójkącie? A w jaki sposób? Nie jednym. A że trójkąt, że ja i dwoje mężczyzn, tak? Nie wiem, to kwestia twojej interpretacji. No nie wiem, co to znaczy grać na trójkącie z mężczyznami, w sumie. S to jest SK, to jest taka nowy model. R to jest nowy model, S to jest stary model. Mówię, szlagier, Mercedes, AMG, GTS. Szlagen! Dobra, ja się dzisiaj nie unoszę, przepraszam. Jak ty, nie co ty powiedziałeś dla szefa, dychy i LSPD? Nie powinienem tak się zwracać do szefa, przepraszam bardzo. Oczywiście okay. Jest to szlagen. A ciebie po jakieś GTR. Checkpointy robisz z tymi hydrantami? No to co się dzieje z tobą? Maskę ściągnij. Żądanie było, żeby dziewczyny ja goniły tutaj na O1. Puść mnie, to ja przyjadę. Puść mnie, cofnij. Nie rozumiem. Ale czemu mówię ci cofnij i nie cofasz? Dopiero... Mam go, przejechał, jedzie tequilą dalej. Przepraszam, vanilą. Aktualnie jest przed samym wejściem do Vanilla Unicorn. Wyjeżdża w kierunku domu Coronera. Jezu, ja Lucky Plaka i Korweta na niego wyjechała. Nie kłócili, gdybym ja nie był policjantem, tylko byłbym gangsterem, który jebałby napady. Ja nie miałam problemu z policjantami, jak wiesz. No tak, ale w momencie, kiedy jestem policjantem, który się do ciebie i cały czas o coś się czepia, no to nie dziwne, że mnie nie lubisz, nie? Grzesiu? Z całym szacunkiem do munduru? Dałabym ci nawet... Gadanie takie. Jesteś za mało męski. Za mało męski, okej. Jest od ciebie taki vibe, takiej koseczki. No tak, bo jak widzisz Erwina, to jest dopiero mężczyzna, prawdziwy. Mhm. Prawdziwy męski głos, muskulatura, zachowanie. Chociaż nie podbity głos. Podbić to się ten Erwin powinien oko każdego tygodnia. Bababita.com, pamiętaj. To wybierz sobie kogoś i go tutaj zawołaj. Może nada się. Erwin, Hank albo Pinky. Hank jest moim ziomalem, więc dziwnie byłoby, jakbyśmy mieli się pocałować i później dalej w tym żyć. Erwin, nie. Niemożliwe do zrobienia. Z tym się zgadzam. No to Pinky, ale on jest taki najbardziej, wiesz, jak baba trochę w sumie. No nie ma takiej możliwości. No co ci szkodzi? Nie ma takiej możliwości. W sumie jakbym miał wybierać z tej trójki, to wybrałbym Erwina tylko po to, żeby cię ale i tak bym tego nie zrobił, bo to nadal nie jest wystarczający argument. Czyli jednak jest, to jest iskierka tego, że ty naprawdę jesteś cieplejszy. No jestem gorący, jestem hotową totalną przecież. O mój Boże. Zostaw szefa, zostaw go! Zostaw go! Nie strzelaj, zostaw szefa! Wiemy, tylko że problem jest taki, że z jednej strony się kapią w jebanych. To ja biegnę od drugiej strony. Stajcie raptorem pod murek. Czekamy na was, nikomu z drugiej strony. Możecie po prostu aż do końca do tych drzwi. Tak, ale nie mam tutaj... Nie? To patrz. Ciebie macie ty kamerą po górach. No, dobra, ale pod Henka. Na 3-2-1 podjeżdżamy pod Henka na linię, dawaj. Gotowy? Pod Henka. A się znać, jak zakładnicy będą ogarniać. 3, 2, 3. Jak się wszyscy czują? O. Witam cię, Grzesiu. Coś. Do Grzegorza. Będziemy przeprowadzać zakładników. O! Strzał z góry poleciał. Snajperka pomiędzy skałami. Pomiędzy skałami zaczęli strzelać do zakładników, Wchodzisz! Wchodzisz, go! Zakładnicy na ziemię! Na ziemię zakładnicy, stój! W krzaku jest za skałami. Spróbuj go podejść. Poddaj się! Łodzie płyną. Dwóch dał! Nice, go! Dociskaj! Zabezpieczam zakładniku. Cysterna one more. Uwaga na cysterny. Wycofaj zakładników. Kolejny nawet down. Nie musisz przeszukiwać. No bo tak, Krzysiek. Wycofujemy, zakładników.